Dobry wieczór, z tej strony Marcin z kanału Popas Pieprz. Podsumowanie dnia dla Phnom Penh News. Zapraszam. A dzisiaj wiadomości troszkę podobne do wiadomości wczorajszych i wiadomości z kilku ostatnich dni. Zacznijmy od informacji, iż władze aresztowały 10 imigrantów oraz jednego kierowcę, którzy próbowali nielegalnie przedostać się przez granicę z Tajlandii. Kolejny sukces odhaczony. Rzekomo przepowiadały przyszłość, choć same nie zauważyły i nie przewidziały, że zostaną aresztowane. Policja w Pursan aresztowała 3 samozwańcze tak zwane magiczki, albo może lepiej powiedzieć wróżki, które rzekomo przepowiadały przyszłość. Ich ofiarami stały się 2 kobiety, które zostały oszukane, naciągnięte na prawie 17 tysięcy dolarów. Brawo, panie wróżki. Ale wróżka zębuszka jest naprawdę. Hodowcy ryb, głównie obywatele Wietnamu zaapelowali do władz Phnom Penh z prośbą o przedłużenie czasu ich eksmisji z pływających wiosek i pozwolenie im na swobodne przeniesienie się do nowych domostw w dystryktach Brek Nor, Rusej Kej, Troy Chandrea i Men Chay. Proszą o wydłużenie terminu eksmisji od 6 do 12 miesięcy. No dość grubo, ale możemy zrozumieć. Tu jednak chodzi o ich całe życie. Także, panie premierze, prosimy o przychylenie się do ich prośby. 2 niezwykle nieodpowiedzialne i zuchwałe, 2 właściwie niezwykle nieodpowiedzialnych i zuchwałych złodziei zostało przyłapanych w ośrodku dla osób chorych, zarażonych wirusem C-19. Te 2 osoby wtargnęły na teren szpitala, podając się za również zarażone, a następnie dokonały zuchwałych kradzieży gotówki oraz telefonów od pacjentów tego ośrodka. Obecnie te 2 osoby przebywają w areszcie i czekają na dalsze dyspozycje władz. Dobra wiadomość z pola walki z C-19. Dzisiaj odnotowano przeszło 1000 przypadków ozdrowień w całej Kambodży. Jednocześnie dzień ten był smutny ze względu na 2 co do wielkości w historii pandemii ilość zejść pacjentów zarażonych wirusem. Było to 13 osób w dniu dzisiejszym. Policja poinformowała, iż jest na tropie młodocianych motocyklowych gangów, które w sposób nieodpowiedzialny używają dróg państwowych, jeżdżą w sposób zagrażający ich życiu oraz innych użytkowników dróg. Ci młodociani gangsterzy nie dość, że narażają wszystkich dookoła, to później publikują filmy ze swoimi wyczynami w social media. Także policja ma już was na oku. Strzeżcie się. Podróżni, którzy odbywali przymusową kwarantannę, raportują o drastycznie różnych doznaniach z pobytu w czasie tych 2 tygodni zamknięcia w hotelach. Część z nich mówi o dobrych warunkach, dobrym jedzeniu oraz właściwym traktowaniu. Natomiast sporo osób bardzo narzeka na te same rzeczy. Na jakość zakwaterowania, na fatalne jedzenie oraz sposób traktowania ich bardziej jak więźniów niż jak gości hotelowych. Podobne rozbieżności pojawiają się w kwestiach finansowych, czyli ile kosztował każdą z tych osób odbywających kwarantannę, ile kosztował ich pobyt. No tutaj kwoty są bardzo rozbieżne. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że być może powstanie jakiś ranking hoteli, w których odbywa się kwarantannę, żeby można było wybrać sobie miejsce, w którym chcemy
spędzi te 2 tygodnie. A tak naprawdę najlepiej by było, żeby już te kwarantanny zostały po prostu zniesione. Wiadomości sportowe. Z Kambodży ze świata. A dzisiaj polska reprezentacja zmierzy się ze Słowacją. Do boju Polsko, do boju Słowacja. Trzymam kciuki za obie reprezentacje, choć moje serce oczywiście jest bliżej reprezentacji Polski, ale Nikolasko, Oliverko, Pecia, ja też drżym ręce za Słowensko, także jaki by nie był wynik, będzie dobrze. Trzymajcie się, miłego oglądania. Do was, moi widzowie, również. A ci, którzy nie oglądają, to przepraszam za ten wtręt. Trochę prywatny, ale musiałem. Polska-Słowacja. Prognoza pogody. W dniu dzisiejszym ranek przywitał nas opadami deszczu. Nie może bardzo intensywnymi, ale jednak troszkę popadało. Wydawało się, że dzień będzie bardzo przyjemny i chłodny. Tak się zanosiło jeszcze koło godziny 11. 2 godziny później jednakowoż to wszystko, co spadło na ulicy, zaczęło parować. Zrobiło się bardzo parno, gorąco, mało powietrza do oddychania. Wieczór na szczęście znowuż przyniósł nam ulgę. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze podsumowanie dnia na Phnom Penh News. Z tej strony Marcin z kanału Po Was Pieprz. Życzę Państwu dobrej nocy, kolorowych snów, śpijcie dobrze. A jutro zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie. I Po Was Pieprz o godzinie 17 i podsumowanie dnia około godziny 22. Niewykluczone, że może będzie również live. Decyzję podejmiemy jutro z samego rana. Ściskam Was bardzo mocno. Trzymajcie się, cześć.